narożniku Michał Mędek. Zapraszam dziś, moimi i Państwa gośćmi są panie przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Tudek. Dzień dobry Państwu. I radna Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Małgorzata Krysa. Dzień dobry Panie. Chciałbym zacząć dzisiejszą rozmowę od ostatnich obrad Rady Miasta i mam pytanie do Pani Przewodniczącej o poziom dyskusji radnych. Czy myśli Pani, że on jest zadowalający jak na tak duże miasto, jakim jest Ostrowiec Świętokrzyski? Czy radni nie powinni troszeczkę starannie przygotowywać się do zabierania głosu, a zwłaszcza już składanie interpelacji, bo czasami myślę, że składają interpelacje po to tylko, żeby wykazać się tym, że je złożyli. No myślę, że jest to różnie. Może niekoniecznie tak, że składają interpelacje po to, żeby się wykazać. Ja myślę, że to są ludzie, którzy działają w środowisku. Mieszkańcy mają mnóstwo problemów i dzielą się z radnymi tymi problemami, a zatem radni chcą przekazać to czym prędzej prezydentowi, żeby wiele takich bolączek mieszkańców uniknąć i po prostu starają się jak gdyby spełnić tą swoją rolę, bo przecież są wybrani przez mieszkańców, więc no ja się poniekąd im nie dziwię. Na razie jestem cierpliwa, bo myślę, że jest to kadencja ludzi nowych w Radzie, ludzi, którzy się jeszcze z tą pracą społeczną właśnie w Radzie Miasta nie zetknęli i myślę, że też się uczą. To jest następna sprawa. A jeszcze jedna jest taka, że no może są troszeczkę te dyskusje długie, no może troszeczkę będzie trzeba zdyscyplinować Państwa radnych, żeby po prostu się starannie przygotować do głosu i jak już się zabiera głos i przedstawia te swoje interpelacje, to po prostu, żeby one były już zawarte w tym jednym głosie i po prostu nie przeciągać sesji. Ale ogólnie myślę, że w sumie to dobrze to przebiega i po prostu daje radnym szansę na to, żeby się wygadali, przynajmniej jak na razie. O tym, że radni pracują i starają się kolokwialnie mówiąc załatwiać te sprawy mieszkańców. I tu chciałbym zwrócić uwagę na interpelację, którą złożyła Pani Małgorzata, bo to bardzo cenny głos w dyskusji, jeżeli chodzi o sprawy Ostrowca Świętokrzyskiego. I mam prośbę, żeby Pani przedstawiła pokrótce założenia swojej interpelacji. No problem dotyczy ludzi starszych, którzy korzystają z przysługującej im ulgi, czyli ludzie starsi po 75 roku życia mogą korzystać z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie. I problem pojawia się właśnie wtedy, kiedy na przykład są kontrolowani i zamiast dowodu osobistego pokazują kserokopię tego dowodu. Właśnie jest taki zapis uchwały. I wtedy ci ludzie są spisywani, muszą później znów udać się do MPK, aby wyjaśnić całą sprawę z dowodem osobistym. Czasami robi to ktoś z rodziny, przy tym muszą zapłacić też pewną kwotę taką manipulacyjną, prawda, za taką wyjaśnienie tej sprawy. I no i to jest ten problem, a także to, że takie spisanie na oczach ludzi, takiej starszej osoby, to na pewno jest takie zażenowanie, no wstyd, gdzie oni się muszą tłumaczyć, dlaczego nie mają dowodu, a mają taki właśnie kserokopię tylko tego, to na pewno wywołuje ogromny także stres u tych ludzi, więc myślę, że powinniśmy jako Rada Miasta pochylić się nad właśnie zmianą tego zapisu. Jest taka możliwość. Ja się całkowicie z Panią radną Małgosią Krysą zgadzam, bo ja właśnie tak nawet na sesji zareagowałam dość żywo, dlatego że do mnie dotarła jedna z takich osób bezpośrednio i żaliła się, że miała właśnie taki precedens w autobusie i bardzo była rozżalona, bo to osoba dość ambitna, znam ją osobiście, działa społecznie i na oczach iluś tam osób w autobusie musiała się po prostu tłumaczyć, że nie ma tego dokumentu przy sobie, a ja ją rozumiem, bo ludzie starsi nie noszą dokumentów przy sobie, boją się kradzieży, wolą mieć jakiś inny dokument, nawet kserokopię dokumentu i absolutnie jestem za, nawet też i interweniowałam w MPK, ale ja myślę, że najlepiej jak Małgosia właśnie zgłosiła tą interpelację, ja nawet się właśnie nosiłam z zamiarem, ale ponieważ ja na końcu zabieram głos, zawsze daję radnym pole do popisu i składania swoich tych wniosków i interpelacji, więc ja
Już zrezygnowałam, bo moja przedmówczyni zabrała głos w tej sprawie. Ucieszyłam się bardzo, bo jest to cenna sprawa. W każdej chwili możemy ten zapis zmienić, żeby po prostu ludziom starszym ułatwić pewne sprawy, przejazdy autobusami. To jest po prostu tylko dla ludzi. To, że prezydent miasta tak błyskawicznie wręcz zareagował na pani głos, to chyba też osobiście panią w jakiś sposób cieszy, że jednak ta interpelacja znalazła adresata. Oczywiście, bardzo cieszę się, że będziemy mogli w jakiś sposób pomóc właśnie tym osobom, które są narażane właśnie na niepotrzebne jakiś stres na pewno, no bo nie tylko samo to spisanie, ale też później udanie się znów do NBK, tam wyjaśnienie sprawy, przecież nie zrobili nic złego, a jednak muszą się tłumaczyć, zapłacić jeszcze właśnie to dodatkowe chyba 9, nie wiem, 40 czy 20 to jest, a nawet takie pieniądze dla nich to jest jednak, to są duże, dla ludzi, którzy utrzymują się tylko z niskich rent, emerytur, tak właśnie. Nie w ogóle ponosić żadnych kosztów z tego powodu. Ewentualnie pokazać dokument i na tym się powinno skończyć, a nie jeszcze płacić dodatkowe pieniążki. No tu absolutnie się z panią Małgosią zgadzam. Dziś coś takiego jak polityka senioralna coraz większe zajmuje pole w dyskusji, już takie nawet ogólnopolskiej, bo wszyscy zwracają na to uwagę, że przybywa nam osób starszych w podeszłym wieku. I co nawet widać w Ostrowcu Świętokrzyskim, budżet obywatelski pokazał to najlepiej, gdzie wygrywa projekt stworzony przez osoby właśnie starsze, prawda? To znaczy, że chyba wszyscy musimy pomyśleć o tym, jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych osób. To znaczy, ja myślę tak, że ten wskaźnik osób starszych w naszym województwie jest dość wysoki. On wynosi w tej chwili 21-22% przy założeniach statystycznych, że w roku 2020 ten wskaźnik osiągnie 25%. Gdzieś tam powiedzmy ogólnie w kraju, a u nas już w tej chwili w roku 2015 jest tak wysoki i wcale się nie dziwię, że takie nasze działania w gminie są mocno nakierowane na ludzi starszych. Choćby projekt Senior Vigor. Bardzo, bardzo pozytywna inicjatywa i tu chylę czoła przy decyzjach, które podjęła gmina ARL, który wystąpił z ofertą do ministra pracy i polityki społecznej odnośnie złożenia oferty na to, żeby otrzymać pieniążki, bo wiadomo, że wszędzie na wszystko są potrzebne pieniążki. Dołączamy tym samym też do ścisłego w zasadzie grona, to jest ponad 100 miast. No tak, 119 miast akurat się znalazło, wygrało tam te swoje oferty, no a my w Świętokrzyskim mamy 5 takich miejsc, gdzie wygraliśmy te oferty, wśród nich jest właśnie Ostrów Świętokrzyski. I może super się stało, bo tak, mamy szkołę numer 4, wydawało się może niektórym niedowiarkom, że prezydent Górczyński coś z tymi szkołami będzie robił, sprzedawał, dziwnie zagospodarowywał. Nie. Już pierwszy taka oznaka, że szkoła numer 4 to znajdzie właśnie miejsce tam, ten dom dzienny Senior Vigor i 30-osobowa grupa chętnych, którzy zgłoszą się najpierw do MOPS-u, bo weryfikacja będzie w MOPS-ie, przejdzie i będzie już tam miało te zajęcia praktycznie ze środków ministerstwa. Także to jest super sprawa przy takim wysokim poziomie starzejącego się społeczeństwa w naszym mieście i dla tych ludzi, którzy zechcą tam być, a myślę, że znajdzie się takie grono, no i dla miasta, że się w sumie zajmujemy taką sprawą, taką pomocą dla ludzi starszych. Zresztą to nie jest jedyny projekt. Tak, jeszcze dodam, że jest jeszcze drugi, który też działa, to już od wielu lat, no w tym roku też jest realizowany, to jest ASOS, to też są takie właśnie grupy seniorów, gdzie to jest szerszy projekt, który obejmuje już powiat ostrowiecki, my też prowadzimy dużą grupą seniorów, prowadzimy w tym zestawieniu tych miejscowości powiatowych, 180 osób naszych seniorów jest w tym projekcie, podczas gdy w innych miejscowościach typu Ćmielów, Kunów, i inne jest jeszcze tam 60 osób, bo łącznie jest 240. Także no, coś dla tych seniorów robimy i myślę, że tak będziemy się ustawiać politycznie, bo będziemy dostrzegać mocno tą grupę ludzi. Pani zdaniem, bo
dość trafnie pani obserwuje życie tutaj społeczne Miasta Świętokrzyskiego. To są wystarczające działania na tym polu? Myślę, że no, powinniśmy jako Rada Miasta na pewno starać się dostrzegać potrzeby ludzi właśnie starszych i wychodzić im naprzeciw. Myślę, że nasze działania najpierw będą w rozpoznaniu, prawda, tych problemów i tam, gdzie byśmy mogli właśnie poprzez rozmowy przede wszystkim z tymi ludźmi. Kiedy rozmawiamy, słyszymy różne bolączki i ja na przykład tutaj zauważam najwięcej problemów, na przykład dostaniu się do lekarza, prawda, długie kolejki, oczekiwanie. To jest dokładnie w skale kraju, prawda? Także my, oczywiście, ale tu szczególnie właśnie muszą ci ludzie wyczekiwać bardzo długie terminy, a wiadomo, że jeśli kogoś coś boli, to potrzebuje natychmiastowej pomocy, prawda? Szczególnie dostanie się do specjalistów. No jest to problem, na pewno duży. No pewnie my jako Rada Miasta niewiele możemy zrobić, ale wspierać w jakiś sposób. Tu wejdę pani Małgosi w słowo, bo wydaje mi się, że bardzo cenną inicjatywą jest tutaj inicjatywa naszych radnych z naszego komitetu i samego prezydenta, który również wspiera te działania, na przykład wyjście naprzeciw ludziom poprzez badania w osiedlach, które zaczęliśmy właśnie w tej kadencji naszej Rady Miasta i tutaj chylę czoło przed Aśką Pikus, przed dr Barańską Danutą, Agnieszka Rogalińska mocno zaangażowana, w ogóle wiele, wiele osób, Marta Kurtak, tak, to się cieszy niesamowitym powodzeniem, bo myśmy to skierowali w ogóle to działanie do wszystkich mieszkańców, ale okazuje się, że na te takie spotkania, na te badania, bo to są badania ciśnienia, badania poziomu cholesterolu, później było też badanie USG tarczycy robione w Omedze, no a w osiedlach te takie badania troszeczkę takie, o, poziom cukru też był badany, więc tu przychodzą, okazuje się, ludzie starsi. Ludzie ci mają blisko, bo na przykład u mnie na osiedlu było to w Radzie Osiedla i tak mniej więcej w innych ośrodkach, w innych radach osiedla też to jest tak w środku gdzieś tam osiedla, powiedzmy w Radzie robione, czy w jakimś domu kultury i w tym momencie ci ludzie starsi mają blisko, wyjdą z domów, przyjdą, nie ma bardzo dużych kolejek, przyjdą sobie, mają to badanie, jest potem ocena tego stanu zdrowia po tych badaniach przez lekarza, także no jest to, myślę, super cenne działanie. I my będziemy to kontynuować, bo jestem absolutnie za, bo też tak samo widzę potrzeby ludzi starszych i szczególnie właśnie tych starszych, bo oni mają problemy w dotarciu do lekarza. To nie jest takie proste. Jeszcze nasuwa się takie pytanie, bo niewątpliwie takie działania są konieczne i tu chyba nikt nie będzie miał odmiennego zdania, tylko jak teraz zmienić jeszcze postrzeganie właśnie mieszkańców miasta, żeby uwrażliwić ich na potrzeby osób starszych? Trudne. To właśnie tak jak mówimy, to jest jednak. To może być chyba szansa dla Rady, prawda, miasta, dla radnych, żeby wysuwać jakieś inicjatywy. Na pewno. No, najpierw trzeba się wsłuchać w głos tych ludzi. No, często jest to bardzo rozżalony głos, dlatego że większość chyba tych osób, tych seniorów, to są ludzie samotni tutaj. Wiemy, że młodzi ludzie niestety nie mając pracy wyjeżdżają, rodzice pozostają sami. I ze swoimi problemami, cierpieniami czasami zostają sami. Jeśli są dobrzy sąsiedzi, jeśli mają właśnie jakiś przyjaciół, czy w jakiejś grupie, tak jak pięknie się niektóre grupy seniorów organizują właśnie, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy też w Malwie, prawda, czy w innych miejscach, choćby nawet takie krótkie, w radach osiedlowych, prawda, w tych świetlicach przyosiedlowych, też tam różne takie spotkania mają i ja myślę, że ci ludzie tam się integrują, oni sobie mogą jakoś pomóc, ale co z tymi osobami, które no niestety nie wychodzą z domu? Może, czy są zamknięci sami ze swoimi problemami? Może właśnie też nie mogą, bo są tak zniedołężniali, prawda? I tak naprawdę są sami. Ja się obawiam jednego, że za chwilę będzie tak, że ludzie będą po prostu umierali sami w domach. I nawet nikt nie będzie wiedział, dopiero będziemy ich znajdować po jakimś czasie, gdyż no nawet rzeczywiście taka pomoc sąsiedzka czasami nie jest. A widzimy, że rzeczywiście coraz więcej ludzi starszych jest.
i no, musimy znaleźć jakieś takie rozwiązanie, gdzie moglibyśmy pomagać właśnie tym, którzy nie wychodzą, znajdować takich ludzi. Myślę, że no właśnie poprzez jakieś takie wywiady, choćby nawet no, to takie rozmowy. No, ja w każdym razie w ten sposób rozmawiam różnie z sąsiadami, gdzieś idą zawsze, gdzieś jakaś rozmowa się, no, prawda, wyniknie. Ja myślę, zastanawiać się, że poprzez rozmowy na pewno, bo to głos jest taki bardzo ważny i ten głos się zawsze gdzieś tam usłyszy w jakichś określonych sytuacjach, czy to są spotkania, powiedzmy, senioralne, czy inne poprzez Radę Osiedla, ale myślę, że bardzo duża rola też jest Rad Osiedla tutaj. Sama pracowałam w Radzie Osiedla do niedawna, bo już od tej kadencji nie jestem nadmiar obowiązków, ale przez kilka kadencji byłam w Radzie i myślę, że tu jest duża rola tych ludzi skupionych w Radzie Osiedla. Bo ci ludzie są akurat z różnych ulic, z różnych tam miejsc, znają nieraz potrzeby tych swoich sąsiadów i wnoszą te problemy. Także tu jeszcze dodatkowo, poza tym głosem jakimś takim na większych zebraniach czy spotkaniach, to jeszcze ten głos taki, ta pomoc taka, która dociera poprzez Radę Osiedla potem do nas, czy są też przecież i w Radzie Miasta i przedstawiciele Rad Osiedli, przewodniczący i tak dalej. Także tutaj to przełożenie takie w miarę jest. Chociaż zgodzę się z panią Małgosią, że najtrudniejszy problem to jest dotrzeć do ludzi, którzy są zamknięci jakby. Którzy nie mają nikogo i są jakby nieotwarci na innych ludzi. Żeby im ktoś pomógł, to jest chyba największy problem. To ale myślę, że jest, może być zadaniem dla organizacji pozarządowych, które mogłyby się takim tematem zajmować. Tak. I na pewno ogromny potencjał w ostrowieckiej młodzieży, która już nieraz udowodniła, że można na niej polegać, jeżeli tylko da się im instrumenty do działania, prawda? Dokładnie. Tak, no tak, tutaj właśnie to jest bardzo cenne spostrzeżenie, że można by młodzież bardziej włączyć do takiego działania wspólnego, że nie tak, że osobno się zajmujemy grupą seniorów, ale jakoś tak łączyć pokoleniowo te grupy młodszych i starsze osoby, tak żeby po prostu ta młodzież, no w jakiś sposób ją wychowywać tak, żeby widziała takie upływający czas, że jednak się starzejemy, że trzeba drugim osobom pomóc. To mi się wydaje, nawet to wychowanie takie w tym duchu, nawet to przyglądanie się osobom starszym, pomoc tym osobom, to już właśnie takie jest inne wychowanie tego młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to był program W Narożniku, a moimi Państwa gośćmi byli Irena Duda-Dudek i Małgorzata Krysa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.